Zobacz, ile w ogóle mówi się ostatnio o ekologii. W ogóle odmieniana ekologia jest przez wszystkie przypadki. Ale ekologia to nie oznacza, że musisz pójść i kupić fabrycznie nowy samochód najnowszej konstrukcji, bo możesz być ekologiczny w swoim samochodzie, którym jeździsz na co dzień. Tak, to prawda. Znamy coraz więcej sposobów na to, żeby obniżyć zużycie paliwa, a co się z tym wiąże, też obniżyć emisję szkodliwych substancji. I te wszystkie sposoby każdy kierowca może wprowadzić od teraz właśnie w swojej codziennej jeździe. A z drugiej strony to jest fajne, bo w tym przypadku ekologia oznacza ekonomię, bo to się przekłada na kasę, no mniej spala samochód. To prawda, ale zacznijmy od początku. Zanim wyruszymy w drogę, warto auto przygotować. No podstawa, sprawdzanie ciśnienia w oponach. Na pewno, zmniejszając opór otoczenia, zmniejszamy również zużycie paliwa. Pamiętajmy również o rzeczach, które w naszym samochodzie jeżdżą z nami, podróżują. Wiele osób ma taki problem, że na przykład jak założy boks dachowy, to jeździ z nim przez cały rok. A przecież potrzebujemy go przez 2 tygodnie. Z jednej strony aerodynamika, ale stary, to szumi przede wszystkim, tym się nie daje szybko jechać. Strasznie szumi, tym bardziej, że większość z bagażników boksów tak naprawdę ma homologowaną prędkość maksymalną 130 na godzinę. Więc trochę się ograniczamy, trochę ryzykujemy, ale na pewno zwiększamy opór aerodynamiczny i zwiększamy również zużycie paliwa. A to znowu jest ekonomia i ekologia. Tych różnic zresztą jest znacznie więcej, ale to co, jedziemy? To po kawie opowiemy o nich. No to lecimy. Ekologiczna czy ekonomiczna jazda to też trochę inny sposób myślenia w ogóle o jeździe, bo to nie jest jazda na siłę, tylko jazda, która ma być przede wszystkim płynna, wiesz. Tak, trzeba taką podróż zaplanować, ale również podczas jazdy nie ma sensu siedzieć komuś na zderzaku, hamować, przyspieszać, bo wtedy zużywamy najwięcej tego paliwa. Kolejna rzecz ciekawa, o której chyba wszyscy wiemy, ale wciąż to się jeszcze zdarza. Rozgrzewanie silnika na postoju. Silnik, który nie jest obciążony, on się wcale szybko nie nagrzewa. Znacznie szybciej nagrzejemy silnik, ruszając od razu w drogę. A dobra, a czy to nie jest niebezpieczne dla silnika, że kiedy jest zimny, od razu wyjeżdżamy i chodzi na zimnym oleju? No i właśnie, tutaj dochodzimy do meritum. Pamiętasz stare oleje? No 20 pamiętam. Albo 40 i tym podobne dziwne rzeczy, tak? Tak. To prawda, te oleje, mając taką lepkość, no potrzebowały czasu, żeby dotrzeć do silnika, do jego zakamarków. Dzisiejsze oleje momentalnie pojawiają się we wszystkich punktach smarnych i nie ma ryzyka, że pracuje na tak zwane na sucho. No oczywiście nie ma czegoś takiego, daj mu na zimnym, to jasne, wszyscy no to, wiemy. To wiadomo, tak. Natomiast ruszamy normalnie, nasze samochody są tak skonstruowane, szczególnie jeżeli mamy skrzynię zautomatyzowaną czy też automatyczną, że bardzo szybko te biegi zmienia, te przełożenia zmienia, więc nie dochodzi do przeciągnięcia tego silnika na obrotach. I olej zagrzeje się bardzo szybko, bo temperatura oleju to jest inna rzecz niż temperatura, którą widzimy na desce. Tak, to na desce to jest tylko i wyłącznie płyn chłodzący.